Więc raz jeszcze, Makerspace Poznań, jesteśmy bardzo podekscytowani. Omni 3D jest firmą z Poznania, tutaj robimy drukarki 3D i wysyłamy w świat. I bardzo się cieszymy, że będziemy mogli porozmawiać dzisiaj, bo rozmowa będzie chyba najważniejszym elementem tego wieczoru, chociaż prezentację zapewne również. Dziękuję bardzo Karotkom, dziękuję bardzo Monice za to, że tak mnie z miłością wsparła, dzwoniła, walczyła o to, żeby to był, tak jak mówiłem, największy Geek Girls Carrots, jaki był. I to, co wam chcę powiedzieć, to to, jak skończą się te prezentacje, to zacznie się bardzo istotna część Makerspace, bo to, co się dzieje później w kuluarach, kiedy rozmawiamy, kiedy wymieniamy się pomysłami, to są często najważniejsze rzeczy. Ja mogę powiedzieć z osobistego doświadczenia, że moje uparte wędrówki na Makerspace Warszawa spowodowały, że zacząłem w Omni pracować i sprawiły, że do Poznania w tydzień spakowałem się i przeprowadziłem. Więc uważajcie, co mówicie i z kim rozmawiacie, bo to może zmienić wasze życie. I dzisiaj opowiem wam, ja lubię patrzeć troszeczkę do przodu, tak? Więc nie będę wam teraz mówił o tym, jak działa drukarka, bo są świetne materiały w całej sieci o tym, jak działają drukarki w różnych technologiach. Chciałbym troszeczkę spojrzeć do przodu i mam nadzieję, że coś was to obchodzi. Ja się nazywam Kamil Dziadkiewicz, jestem Technology Evangelist, po polsku clown, w Omni 3D. Próbuję jeździć po kraju i tłumaczyć ludziom, co drukarki 3D mogą zrobić dla nich w biznesie i dla nich w domu. Jestem vlogerem, prowadzę vloga Reality Maker o druku 3D, niespodzianka. Bardzo niedługo pojawi się odcinek, bardzo specjalny odcinek, prosto z Nowego Jorku, w którym pokażę wam, co najwięksi w branży robią. Prowadzę podcast Łebskie Chłopaki, a w wolnych chwilach, a nie mam ich dużo, ale kiedy mam, to troluję. Więc trzeźcie się mnie w sieci. Okej, co to jest crowd printing? Zapewne budzą się w was naturalne skojarzenia z crowdfundingiem i słusznie, bo crowd printing to jest taki wydruk 3D, w którego produkcji uczestniczyła więcej niż jedna drukarka. Brzmi prosto. Natomiast konsekwencje tego są ogromne. Crowd printing to jest taka sytuacja, w której zbiera się grupa ludzi i mówi, na żadnej pojedynczej z naszych drukarek nie da się wydrukować tego, co mamy ochotę wydrukować. Ale jak się wszyscy razem zbierzemy, to w sumie mamy taką moc produkcyjną, że się nam to uda. I to jest, mówiąc krótko, crowd printing. Chcę wam pokazać dwa trochę różne przykłady tego, jak teraz było to wykorzystywane już. To jest projekt Peer to Print, który działał bardzo prosto. Wpisywałeś swój adres e-mail, jeżeli posiadałeś drukarkę 3D i przychodził do ciebie model, który mogłeś lekko zmodyfikować. Model, który miał zasadę modułową. Ja wam pokażę, bo to trudno. Widzicie, tak jak tutaj. Dzięki czemu wszystkie te kolejne wydruki do siebie pasowały i można było z nich zrobić większą całość, która wyglądała tak. No, kilkadziesiąt drukarek wzięło w tym udział. I co jest fajne, każdy mógł lekko, jak mówiłem, zmodyfikować taki wydruk. I co za tym idzie, pojawiły się memy, pojawili się astronauci, pojawiły się logotypy firm. Każdy z tych elementów był trochę inny, ale składał się na coś, co ci ludzie zrobili ze sobą razem. I teraz to jest bardzo prosty przykład tego, co możemy zrobić. Inny przykład, trochę inaczej działający, to jest projekt, który nazywa się Open Crowd. Open Crowd, czyli otwarty tłum. Otwarty tłum, projekt, który polega na tym, że celem jest nadrukowanie jak największego tłumu takich statuetek, które będą stały jedna obok drugiej i będą tworzyć razem dzieło sztuki. I to, co jest interesujące, to to, że oczywiście artyści pierwsi wchodzą w takie rozwiązania, dlatego że ich to ciekawi, nie tylko nowe technologie, ale też nowe wykorzystanie w pewnym sensie widza do tego, żeby współtworzył dzieło. Więc crowd printing w sztuce, jak widzicie, dzieje się. Natomiast jest jeszcze krok dalej, który zaraz osiągniemy. Jest jeszcze poziom dalej, który zaraz osiągniemy. Czyli po pierwsze, drukarki 3D, które będą wpięte do sieci i które będą sieć rozumiały. A z drugiej strony,
takie oprogramowanie, które będzie mogło automatycznie rozdzielać zadania pomiędzy drukarki, które do takiego crowd printingu danej rzeczy przystąpiły. Tak? To będzie trochę jak ludzie, którzy zajmują się grafiką albo wideo, znają pojęcie klastrów, kiedy grupa komputerów połączonych ze sobą renderuje na przykład jakąś scenę wspólnie, a software samodzielnie rozdziela te zadania pomiędzy te maszyny. I tutaj jest to jest problem software'owy, ale jak wiemy możliwy do rozwiązania, więc to jest następna rzecz, dzięki czemu będziemy mieli zautomatyzowaną ten proces. Tylko co z tego wynika? Ja to nazywam rojem 3D. Rojem 3D, który ma kilka konsekwencji. Po pierwsze, wyobraźmy sobie taki klaster, nie wiem, bądźmy skromni, 500 drukarek. Wyobraźmy sobie taki rój 500 drukarek. W momencie, kiedy rój zdecyduje się, że wykonuje jakiś projekt, to pojedyncza osoba, która jest autorem tego projektu, posiada moc 500 maszyn produkcyjnych, które wspólnie budują coś. Nigdy wcześniej. Ja często wracam do porównań związanych z internetem, dlatego że to jest dla nas już jakoś łatwiej przyswajalne. Przed epoką internetu pojedyncza osoba nie miała możliwości wypowiedzieć się publicznie na jakikolwiek temat, chyba że tą pojedynczą osobą był Rupert Murdoch. Jeżeli nie byłeś gigantem mediów, to nie miałeś szansy demokratycznie wypowiedzieć się na jakikolwiek temat, tak żeby mieć szansę być usłyszanym przez większą publiczność. Internet to zmienił i dał moc tej pojedynczej osobie do tego, żeby się wypowiadać. To samo może zrobić druk 3D i takie roje 3D z produkcją fizycznych przedmiotów. Jeżeli znajdzie się grupa szaleńców, którzy za wszelką cenę z jakiegoś powodu chcą wydrukować największy klocek Lego w historii, największy, Nie pytam dlaczego, nikt nie pyta dlaczego i nikt nie musi dawać nam pozwolenia. Po prostu ktoś zbiera swoich kumpli z drukarkami 3D i robią największy klocek Lego na świecie i nikogo nie muszą pytać o pozwolenie. I to jest oczywiście śmieszny przykład, natomiast pamiętajcie, że możemy również tak samo robić rzeczy, które są dla nas ważne. Możemy na osiedlu reperować rzeczy, możemy zreperować latarnie, jeżeli chcemy. Nic nas nie ogranicza, tylko ilość maszyn, które będą pracować jednocześnie. To jest jedyne nasze ograniczenie. Więc nagle stajemy się właścicielami fabryk. I nie musimy sami kupować fabryki za $1 000 000, czyli takiej wielkiej drukary. Możemy po prostu mieć mnóstwo małych. Mnóstwo małych, może więcej. Tak, ale klocek Lego rzeczywiście to nie jest przykład, który może do wielu was przemawia. Do mnie przemawia, ale jakby rozumiem, że nie wszyscy chcą wydrukować największy klocek Lego na świecie. W każdym razie są takie zastosowania crowdprintingu, które mają realne przełożenie na to, że komuś się dzieje lepiej. I tutaj dwa przykłady chciałem wam podać. Po pierwsze, jest taki projekt, który się tworzy i który ma za zadanie pomagać osobom w sytuacjach takich jak trzęsienie ziemi, huragan i tak dalej. To są sytuacje, w których pewne bardzo proste do druku i banalne przedmioty są bardzo potrzebne. I czasami na pomoc instytucjonalną trzeba czekać bardzo długo. Tymczasem, jeżeli mamy armię drukarek 3D, to w jedną stronę softwarem pchane są zadania, czyli potrzebuje takiej uszczelki, potrzebuje takiej obudowy, potrzebuje takich zawiasów, potrzebuje i tak dalej, a z drugiej strony po prostu płyną te przedmioty. I nie musimy czekać na rządy państw, żeby się zgodziły na to, żeby pomóc jakiemuś krajowi ze względów politycznych nie mogą, albo jest opóźnione, albo dyplomatyczne rozmowy trwają. Jeżeli chcemy coś wyprodukować, to po prostu robimy to i nikogo nie musimy pytać o zdanie. I to jest właśnie ten potencjał, który w crowdfundingu leży. No i dodaję, jeszcze odrobinkę bardziej w przeszłość wyjdę, bo konsekwencją tego wszystkiego jest fakt, że 1000 czy 10 000 manufaktur małych, sprytnych firm, które mają dobry pomysł i które takim rojem 3D zarządzają, mogą wchodzić na rynek z unikatowymi, pięknymi rzeczami i nie muszą pytać się o zdanie Chin.
na przykład, a pytanie się o zdanie Chin oznacza jedną rzecz, musisz zrobić czegoś 10 tysięcy, 100 tysięcy, bo inaczej się nie opłaca. A co jeżeli chcemy zrobić czegoś 6 sztuk? A co jeżeli chcemy zrobić 6 sztuk czegoś bardzo dużego, ale nie opłaca się tego zrobić w Chinach? Naszą alternatywą teraz jest po prostu zrezygnować z tego pomysłu. Więc być może takie ROE mogą realnie wpływać na ekonomię tych ogromnych firm produkcyjnych. Dlatego, że bardzo lubimy mieć zindywidualizowaną rzeczywistość ostatnimi czasy. Tak, i w końcu sztuka. Tak jak mówiłem, artyści uwielbiają takie rzeczy z dwóch powodów. Po pierwsze, uwielbiają takie rzeczy, bo to są nowinki technologiczne i zobaczmy, co się z tego da zrobić. W modzie i druku 3D widać to w tym sensie, że testowane są tak zwane kształty niemożliwe i tak dalej. Natomiast a propos crowdprintingu, to w jednym z amerykańskich lasów pośrodku stoi gigantyczna rzeźba, nie wiem ilometrowa, 4-5-metrowa rzeźba, która powstała na setkach maleńkich drukarek, dlatego, bo tak, jakby odpowiedź jest dlaczego, bo tak, bo artysta sobie tak zażyczył i znalazł wystarczającą ilość osób, które wierzyły w jego pomysł, żeby razem z nim wyprodukować ten przedmiot. I myślę, że to jest dużo fajniejsza forma wprowadzania piękna do przestrzeni niż wychodzenie na ulicę i bicie obywateli swojego państwa pałkami. Na koniec chciałem tylko powiedzieć, że tutaj w Poznaniu organizujemy dwudniowe, to dla makerów, dwudniowe warsztaty, które polegają w skrócie na tym, że dostajecie bardzo dużą górę części, a wychodzicie z drukarką. Bardzo ekscytujące. A po drugie, możecie nas zobaczyć tutaj zaraz za wyjściem, możecie nas zdenerwować wrednymi pytaniami, możecie dotknąć drukarki, nie gryzie, ale parzy, więc uwaga. No więc zapraszam was też, żebyście tam sobie obejrzeli te nasze maszyny i pytajcie o wszystko, nasi fachowcy są gotowi na odpowiedzi. Dziękuję wam serdecznie i przepraszam, idę po program. Ach, no tak. I teraz o najsprytniejszych karmnikach świata i o przecudownej inicjatywie, która ojca i syna, matkę i siostrę, każdego połączy w cudownym akcie tworzenia, opowie Kamil Pułki, Marta Kowalska, Pico.